Cześć widzowie, kontynuujemy przygodę w Outcast. Tu skończyliśmy ostatnio tamten posterunek. Posterunek po prostu przejęliśmy. No i szukamy teraz tego daka. Musimy dosiąść tą galentę znowu, bo niepotrzebnie z niej zszedłem. I spróbować nią dolecieć, poszukać tego daka. Wodza wioski Emei. Przydałoby się gdzieś tu wyżej wejść, bo tak to nie dosiądziemy jej. No, ona tu krąży wokół mnie. Ale to muszę na wyższy punkt wejść, żeby do niej doskoczyć. Spróbuję. A czemu uciekasz? Dobra, spróbujmy teraz złapać ją. Dosiąć. No i spróbujmy z nią dolecieć tam. Metrów. Stój. Co tu trzyma? Gdzie tu trzyma? Co trzeba tutaj wylecieć? Po prostu. To bardzo dziwne jest. Ciężko ją sterować, żeby ją trzymać. Nie wiadomo gdzie to. Ile to mamy w ogóle? Może tak, ale ona mi odleci jak ją zostawię. Zostaw. Wlecieć nią. Znaczy się nie blokuje. Nie. Widzę, że mogę z niej zsiąść, także. Okej. Okay. Muszę po prostu rozejrzeć po jaskini i tyle. Myślałem, że muszę nią wlecieć. No, zobaczmy. Części modułu, o, przy okazji znaleźliśmy. Tego pustynnika na zimę można jeść, ale coś tam nie jest ich. Kraklipy trzeba oczyścić. O. Tak! Wszystko gra? Możesz wyjść! Przyjacielu! Myślałem, że już nigdy nie wrócisz. Nic nowego.
Co tu się stało? Moja córka. Ona mnie uratowała. Od tamtej pory się ukrywa. Co ze mną? Fanatycy zajęli wioskę. Son Sankrowie. Podobno przewodzi im Lichas. Brakuje mi strażników do Lotai. Ten nowy porządek jest zbyt radykalny. Zagraża nam wszystkim. Walka musi się skończyć, Dak. Talanie mają szansę na wynegocjowanie pokoju z ludźmi. Mogę cię potrzebować, gdy przyjdzie czas. Niech Jodowie będą z tobą. Dobra, Dak wymieniony, a teraz będziemy musieli dalej do kolejnych wiosek się dostawać i... Ale jak jesteśmy tutaj w pobliżu, to wykonajmy może tą misję. Tu jest też posterunek. Będę już wykonywał, tak miksował trochę priorytetowe misje, trochę misje poboczne. Gdzie ten chram jest? Skanujmy. Tutaj będzie na pewno w tej świętej esencji. Pora złapać tę esencję. Slade do Vernona, słyszysz mnie? Owszem. Znalazłeś Kamilę? Jeszcze nie. Na razie ratuję wodzów. Jack niczego z nich nie wyciągnie, nawet przy pomocy tłumacza. Talanie są twardzi. Generał traci rozum. Jeśli więźniowie nie będą gadać, nakaże ich zgładzić bez chwili wahania. To obłęd. Co możemy zrobić? To, co Kamila zamierzała uczynić od samego początku. Negocjować. Musisz skontaktować się z władzami na ziemi i poprosić o rozejm. Rozejm? Talanie atakują nasze przyczółki i uwięzili naszą jedyną negocjatorkę. Jeżeli to według nich nie jest wojna, to ja już nie wiem, co nią jest. Wiem. Na pewno da się jakoś zakończyć ten burdel. Spróbuję. Ale Jack ciągle zagląda mi przez ramię. Nie potrafię namierzyć położenia więźniów. Informuj mnie na bieżąco. Powęszę w wioskach i postaram się odszukać resztę wodzów, nim będzie za późno. Bez odbioru. Dobra. Spróbujmy to wykonać. Podążajmy za tym chrębem. Wiem, że mnie słyszysz. Odezwij się. O co chodzi? Pozwolenie, by rekreatorzy uzbroili Talan, było złym pomysłem. Wiem, moim pomysłem, ale to był błąd i... Ludzie zniewolili nas, używając potężnej broni. Takiej samej broni, jaka zrewertowała Jana. A teraz i my ją mamy. Zon Sankrowie są potężniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Nie wygłupiaj się, Licha. Spuść Kamilę. Nie odgrywa w tym żadnej roli. Ona jest prawdziwą Ulukai. Tą, która dzierży amulet Zokryma. Jodowie uratują nas przed tyranią ludzi. Ulukai pomoże nam w walce. Nawet jeśli będę musiała ją zmusić. Bez odbioru. Nie, czekaj! Nie dobrze. Nie jest dobrze, zdecydowanie. Dziesięć na dziesięć. Czuję się jak milion dolców. Zobaczcie, maksymalną żywotność zwiększyłem. Pasek. W ostatniej chwili myślałem, że już nie zdążę, tam sekundy dosłownie. Ten posterunek jeszcze nie jest przyjęty. Trzeba było się stąd wydostać najpierw. Nawet
Nie ma ochrony, widzę zabrać po prostu skrzynki. 25 na komórek. To mamy. Dobra, to wszystko. Widzicie, tutaj nawet ochrony nie było. Dobra, także tutaj wszystko wykonane. Tu jest szlak jeszcze niewykonany. W tej części mapy by było wszystko. Lećmy w kierunku tego szlaku Oryna spróbować wykonać. Chyba mam już teraz tak 335, to mi brakowało 300 wcześniej. Czerpuje mnie energii, odblokuje. Zostało tylko co odebrać 300 i będziemy mieli wszystko odblokowane. Dobra. No to teraz bierzemy kolejną misję priorytetową. Może się do Bidy przenieśmy, tu mamy sporo misji. Lecimy, pogadajmy z ludźmi w Bidzie, zobaczymy. W końcu cel uświęca środki. Pan tak na serio, generale? Znowu mamy wizję z generałem Jackiem. Mam na myśli to, że nikt go nie wyciągnął. Sam pozwoliłem mu uciec. Może nas doprowadzić do mojej córki. Nadal chodzi nam o źródło kryształów kwantu pod tą wyspą? Tak, oni nazywają ją Kizar. Znalazłem tłumacza. To kwestia kilku godzin, zanim więźniowie wszystko mi powiedzą. Zarząd powinien był otrzymać pańską ocenę psychologiczną. Zniknięcie pańskiej córki odbiło się na... Prawie mi się udało. Byłem bardzo zajęty naszym ostatnim przełomowym odkryciem. Nie miałem jeszcze czasu na rozmowę z psychologiem wojskowym. Oczekujemy czegoś więcej niż pańskiego zapewnienia, że cel uświęca środki, skoro ważą się losy ludzkości. Jak mówiłem, prawie mi się udało. Chyba nam się prawie udało. Bez odbioru. No i dobra. Jesteśmy w kolejnej wiosce. Będziemy musieli kolejnego wodza odnaleźć. Poszukać wskazówek. Jack wciąga wszystkich w osobistą zemstę. Nie mogę na to pozwolić. Pogadajmy z Marzo. Marzo! Właśnie, że jest! Daj nam... Marzo, to ja... Twoi ludzcy przyjaciele przyszli do wioski i zabrali Chirona. Wiem. Znajdę go. Odbiję waszego przywódcę. Nie wiem, czy nadal tu będę. Ci przeklęci przez jodów Zon Sankrowie zabronili mi ważyć lampę. Mówią, że działam wbrew woli jodu. Znajdziemy jakieś rozwiązanie. Rozwiązaniem jest...
Masz jakiś pomysł, dokąd najeźdźcy zabrali Chirona? To ty nie wiesz? Przecież to twoi ludzie. Nie jestem po ich stronie. Zonsangrowie mówią, że nie jesteś też po stronie Talan. Tak, kiepsko teraz być mną. Dokądś go odeskortowali? Mogę ci pokazać, w którym kierunku się udali. Na pewno nie odeszli zbyt daleko. Widziałeś najeźdźców? Cała wioska ich widziała. Ich przywódcy wyglądają zupełnie jak ty. Nie możesz tu... Znajdę. Najeźdźcy atakują wioskę. Bardziej martwię się o jego psy. Co masz na myśli? Jest znudzony, sfrustrowany. Pokuszenie? Zonsangrowie go dorwali. Zaczęli kłaść mu do głowy ideę rebelii i wojny. Nie możesz do tego dopuścić, Mar. Jestem jego ojcem. Prawdopodobnie jedynym Talaninem, którego nie posłucha. A... Do następnej luny! Dobra. Mamy już tutaj zaznaczonego Chirona cel, więc możemy sobie się tutaj udać i spróbować go uwolnić. Zobaczmy na mapę, przybliżmy jeszcze, że tutaj coś się stało. Tam też jest posterunek jeden do... Po drodze można w sumie lecieć na ten posterunek. Tutaj to będzie w tą stronę, także... Kolejny posterunek przejąć, odblokować. Ten posterunek pewnie na górze tutaj jest. Ratujmy kolejnego przywódcę wioski, tym razem Chirona. Się uleczyć, miałem jeszcze roślinki. Ajajajaj. Trzeba uniki robić, tarczę włączać, bo inaczej szybko nas wykończy. To jeszcze raz. Pomijmy już teraz. Trzeba szybko ich wykończyć, bo nie wiem. Tak.
żołnierzy, oficerek. Wow, cuchniesz jak beczka zepsutego piwa. Tu zapach lampy. Chiron, jesteś już bezpieczny! Biegnij z powrotem do bity, już! Ty nadal żyjesz? Nie na długo. Garonda. Miesiąc się. Bon appétit, frajerze. Doskonale. Dobra, mamy to. Kolejne nanokomórki odblokowane. Tak naprawdę tu już tutaj nie mam. Tu już porobiłem te ulepszenia. Tu jeszcze nie zrobiłem. Większe obrażenia. Mam wszystko już ulepszone, a w automacie. Tu mam lewo. No, może to powiększyć. Dobra. Co tutaj jeszcze mamy w okolicy? Mamy kolejne. Dobra, to możemy po prostu iść do Sapy. Tu jest chram esencji jeszcze do zrobienia. Nie, szlak Oryma. 15 błękitnego helina. To polecimy wykonać teraz poboczne zadanie szlaku Oryma. Zonsankrowie, tak o sobie mówią pułkowniku. Zonsankrowie porwali jeden z naszych konwojów. Ponieśliśmy znaczne straty. Ukradli nam broń i zapasy kwantu. Cholera. Wykorzystają tę broń przeciwko wam. Już niedługo Jack sięgnie po ciężką artylerię. Jaką ciężką artylerię? Jak, Rokmole, kontaktowałeś się z władzami na ziemi? Próbuję, ale zarząd ma bezpośrednie połączenie tylko z generałem i nikim innym. Niedługo się do ciebie odezwę. Powodzenia. Bez odbioru. Chmara zabójczych panów. Jeszcze zostało, można było lecieć kolejny. Ja tu piszę. Jest kawałek drogi, ale polecimy. Trzeba zebrać tylko 300 helium, żeby odblokować na maksa ten plecak odwrotowy. Thank you.
myślicie? Skakuj, żebyśmy... Dobra, mamy ukończone. I tu właściwie już nic nie ma. No to bierzmy kolejną tu priorytetową misję. To już skorzystam z portalu. Kolejną wizję mamy. Lihas! Zneutralizowaliśmy nowy posterunek na północy. Bez ofiar śmiertelnych. Dobra robota, Zon Sankro. Chcę więcej talan w bicie. Podobno Chiron wrócił, a nie chciałabym, żeby wódz przeszkadzał w zamknięciu warzelni. Ale Lampe ma duże znaczenie dla wioski. Nie boisz się, że twoje rozkazy wpłyną na tutejszy werbunek? Lampe przyćmiewa umysł. Jeśli mamy wygrać tę wojnę, nasi żołnierze muszą być skupieni. Celem dobrego żołnierza jest kończenie wojen Lichas, a nie ich rozpoczynanie. Nie popełnij mojego błędu, bo inaczej to się nie skończy dobrze. Yunair, co się stało? Noszę znak świętych wojowników. Talanie jednoczą się pod wodzą... Przecież nie macie przywódcy, Tanak. Nie mówię o Tanaku. Stoisz po niewłaściwej stronie barykady, człowieku. Twoi pobratymcy pokazali swoje prawdziwe oblicze, które do złudzenia przypomina twoje. Nie ufam ci. Nienawidzę ludzi. Kto wyciągnął cię z więzienia, Yunair? A kto mnie tam zamknął? Ludzie. A co z Kawu? Byliśmy... A teraz jesteśmy wrogami. Odszedłem z Kawu. Ofiarowałem swoją esencję, by wspomóc naszą sprawę. Powiedz mi, gdzie jest Tanak? Zapytaj swoich przyjaciół, ludzi. Ja... Co sądzisz na te... Są ludźmi, tak jak ty. Nie ma... A co z Zalebem? To znaczy? Prędzej czy później dostrzeżę zalety drogi Sankry. Nie mogę marnować czasu na tych, którzy poz... Ten twój nowy klub? Wręcz przeciwnie. Uleczymy Adelfę. Do zobaczenia. Dołączył do montownika, który baliantów na nic nie powie. To musimy poszukać innego trybu. Jak się trzymasz? Zon Sankrowie zinfiltrowali KW. Ich fanatyzm szybko się Mogę nadal liczyć na wasz udział w... Jestem z tobą, Ulukaj. Ale kiedy porwano wodza, machina ruszyła. Próbuję uwolnić Tanaka. Ludzie zabrali go do jednej ze swoich placówek. Niedaleko stąd. Pokażę ci. Dobra. Pamiętam. To twoja wina. Ejże, chwila. Udowodnij to. A możesz się zrobić... Znajdę Tanaka i przyprowadzę go z... Oby nie było za późno. Jeśli chcesz mojej porady, nie mów o swoich planach z Zon Sankrom. Zamierzają wybrać... Jak się czuje Yunair? Przyłapałem go na rozpowiadaniu innym członkom tych bzdur Zon Sankrów, ale opuścił KW, zanim... Nie. Przecież widzę, że nie masz. To na razie wszystko. Dobra. Zobaczmy mapę, jak to wygląda sytuacja. No, on jest tutaj dalej, to więc z portalu trzeba było najlepiej skorzystać i... Może tutaj się od razu przenieśmy na ten brzeg. Stąd ponad 300 metrów, tylko tak, żeby szybko tutaj dotrzymy. To za maska. Zbliżają mnie. Dajcie.
przynajmniej tam będę mógł coś jeszcze pozbierać. Ale trzeba tutaj ludzi odblokować. Kolejny robot również. Idźmy go. Nie bogaty. Dobra, trzeba odblokować. No, ale trzeba będzie zejść. Na pewno tam opinię, to nie jest chyba dobry pomysł. Nie wejdę. Okej. I tak muszę tam wejść, tak z tego wychodzi. No tutaj jest do tego terminala wejść. Drzwi się proszę otworzyć, bo blokowaliśmy ten terminal, żeby już tędy przejść. Tam jest drogi. Stronę.
czemu mi się przyłączy? Wszystko jest naprawdę. Pierwsze, jeszcze dwa terminale do odblokowania. Kolejne po tamtej stronie. Jeden jest na dole, a jeden po drugiej stronie.
musiał zejść na dół, żeby ten terminal odblokować. Znalazłeś. Później to wyjaśnię. Wracaj do Sapy. Lud potrzebuje swojego wodza. Ale wszędzie są ludzie. Kawu Zaleba szykuje dywersję. Musisz uciekać. Już! No to w tej wadzie jeszcze coś tam nie pozbierałem, widzę, bo jeszcze nie blokowało. Nie, tu w sumie jest SGU Zero, baza więzienna. Wygląda, że wszystko zostało tutaj już wykonywana. Tu jesteśmy w pobliżu tego pustelnika, w sumie można by było. W którym jest miejsce? W tym miejscu podlecieć. Tam jakieś części do modułów się znalazło. Podlecimy jeszcze do niego. Do kolejnego wodza wioski możemy już w kolejnym odcinku uwalniać. Zobaczymy, co to dalej przyniesie. Te rośliny nigdy mi się nie znudzą. Ej, ma... Witam. Ma jeść? Jedę. Jasne. Myślę, może coś można jeść, jak inaczej, ale to wszystko. Co masz na... Skąd? Zmienimy to w takim razie. Pożo. Spójrzmy na mapę. To musimy jeszcze do Palanu i do Desanu znaleźć tropy. Dobra, weźmy te. Przenieśmy się jeszcze do Palany. W
tym odcinku jeszcze poszukamy trochę. Nawet Kamila nie mogła znać lokacji więźnia. Mój zespół bada sprawę potencjalnej wtyczki. Ale na razie nic nie mamy. To jest rezultat. Władze na ziemi już teraz patrzą mi na ręce. Jak wyjaśnię ucieczkę kolejnego więźnia, ha? Niech mi pan pozwoli porozmawiać z zarządem, generale. Mogę pana zastąpić, a pan skupi się na tym, co ważne, zamiast na biurokracji. Każdego wodza uwalniamy, mamy potem przybitkę, co się dzieje. Tak, to patrz, świetnie zagrane, pułkowniku. Dobra, z takim dyplomatą w roli ambasadora pokoju nasze szanse wzrosną. Jeszcze dwóch wodzów, ale to w kolejnym odcinku. Zapraszam, oglądajcie, łapeczkę w górę, komentarz. Trzymajcie się.